Tsunami. Nazywa się tak bardzo długie fale oceaniczne, wywołane trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, osuwiskiem ziemi lub cieleniem się lodowców. Najczęściej występują w basenie Oceanu Spokojnego. Obszar ten nazywany jest ognistym pierścieniem. Wyróżnia się trzy rodzaje tsunami. Lokalne. Miejsce wzbudzenia fali znajduje się blisko wybrzeża, a czas jej przybycia wynosi do pół godziny. Regionalne. Fale mogą zagrozić większemu obszarowi przybrzeżnemu. Czas przybycia do 5 godzin od wzbudzenia. Ponadregionalne, czy też pacyficzne, mogą objąć wiele obszarów po obu stronach Pacyfiku. Czas przybycia fali od kilku do kilkunastu godzin. Fale rozchodzą się pierścieniowo od miejsca wzbudzenia. Osiągają prędkość od 50 do 1000 km na godzinę. Na otwartym morzu są praktycznie niezauważalne, ponieważ ich długość dochodzi do kilkuset kilometrów, ale ich wysokość nie przekracza kilkunastu centymetrów. Dopiero w pobliżu lądu spowalnia i spiętrza się, osiągając od 10 do ponad 50 metrów wysokości. Popularny obraz tsunami przedstawia powiększoną wersję zwykłych fal, która groźnie wznosi się nad drzewami i budynkami, po czym z hukiem rzuca się na nie, niczym typowa grażyna rzuca się na promocję w Lidlu. W rzeczywistości jednak tsunami nie przypomina biegnącej ściany wody, a raczej nagły wzrost poziomu morza. Brzmi to niegroźnie, ale woda dociera do kilku kilometrów w głąb lądu, a swoją prędkością 36 km na godzinę porywa ze sobą wszystko, co napotka. Samochody, zwierzęta, budynki, jak i ludzi, dla których kończy się to zazwyczaj śmiertelnie. Gdy wyczerpie się energia fali, morze wycofuje się równie szybko, jak zalało ląd, przy okazji wyrzucając wszystko, co porwało, na otwarte wody. Ale to jeszcze nie koniec katastrofy, gdyż tsunami to ciąg kilkunastu fal nadchodzących w nieregularnych odstępach czasowych. Raz dwie fale może dzielić 5 minut, zaś innym razem aż godzina. Nie da się też powiedzieć, która fala będzie najmocniejsza, ponieważ wszystkie różnią się natężeniem. Do największych tsunami w historii zalicza się tsunami w 1883 roku w Indonezji. Zostało wywołane wybuchem wulkanu Krakatau. Zmiotło z powierzchni ziemi 165 wiosek. Tsunami na Morzu Południowochińskim w 1789. W samym Tajwanie zabiło 400 tysięcy ludzi. Tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004. Wywołane przez podmorskie trzęsienie ziemi. Objęło Indię, Indonezję, Sri Lankę, Malediwy, Tajlandię i wybrzeża wschodniej Afryki. Tytuł największego tsunami trzyma jednak mega tsunami z 1958 roku, do którego doszło w zatoce Lituya na Alasce. Powstała tam fala, miała 524 metry wysokości. W 1497 do tsunami doszło również na Bałtyku. Nadano mu nazwę Morski Niedźwiedź, a jego fale dotarły nawet do Polski. Kraje jak na przykład Japonia mają różne systemy ochrony przed tsunami, takie jak mury wzdłuż wybrzeża, które hamują fale, znacznie ograniczając wyrządzone szkody, albo specjalne boje wykrywające ruchy oceaniczne, dzięki którym można przewidzieć tsunami i ewakuować wybrzeże. Mogliby też spróbować wypowiedzieć wojnę Posejdonowi, ale to raczej nie będzie za skuteczne.